No, biegnij, biegnij, biegnij teraz, chodź tu. Coś wyglądało zaraz. Podpis znowu i co? Mam grać na plecie. Zagram ci coś, jeżeli podpiszesz się na mojej liście. W porządku, zaczynaj. Tylko nie przerywaj, kiedy będę podpisywał, bo Mojal na pewno zemści się na nas obojgu. Dobra. Sprawdźmy tę całą listę. A. Mapa morza pieśni dla kapitana Horacio Nebevaya z Białego Smoka. Aha. To jest podpis kapitana Nebevaya. Nie mogę uwierzyć, że przeszło przez to wszystko po to, żeby zdobyć zwykłe X. O, jest. Mapa pustkowi dla człowieka na kółkach. O, właśnie. Dobra, tam się lecieć do tego. Wracamy. Skoro mamy. Nie tu! Wracaj. Chyba. Dobra, spokojnie. Dobra, ci nie pokoi tam mapę, tak? Coś tam. Teraz będzie nasza gadka. Zaraz posłuchajcie, jak ją będzie normalnie. I to było czekać, co to jest. Przystań, dobra, brama. A, tak, wracam, dobra. Dobra, spokój się już, co? Dzięki ci, pozdrawiam. Ja pierniczę. No tak. No. Pokaż listę. Chcę to sam zobaczyć. Przypomina mi pan jednego znajomego. Prawdziwego kutwa. No dobrze. A co to jest kutwa? Mapy. Najnowsze wydania przydadzą się każdemu. Mapy. Pan kutwa. Dobra, okej. Dobra, czyli co, bierzemy to. I spokój już, piesek. Dobra. Zanieś mapę człowiekowi na kołach. Chwileczkę, czy przypadkiem nie o niego pytałeś? Nie, to nie byłam ja. To był ktoś inny. Mógłbym wręcz przysiąc, no ale mniejsze z tym. Wiesz, jak dojść do domu człowieka na kołach? Zapomniałam. W takim razie ci wytłumaczę, tylko słuchaj uważnie, bo to dość skomplikowane. Postanowił zamieszkać w najmniej dostępnym miejscu w mieście, ale zdaje się, że miał swoje powody. Najpierw idź na zachód od targu, aż dojdziesz do małej apteczki zioła i olejki Misua Kasaba. Tam skręcisz na północ w ulicę Południową. Prawda, że to się może pomylić. Po 10 minutach szybkiego marszu zobaczysz duży daj. Upamiętnia tych, którzy zginęli w ostatniej wojnie z Tyrenami. No bardzo dawno temu. Nie wiem, czemu akurat nam chcieli o tym przypominać. O, i tam skręcisz w lewo. Czyli na zachód? Nie, w lewo. W ten sposób znajdziesz się na południu, ale tym razem będzie to ulica północna. Dzięki temu obejdziesz osiedla Dolmarów. Bardzo nieprzyjemna dzielnica. Kieruj się na południe przez około, a może to miało być na północ, czekaj, na północ w ulicę południową, na południe w ulicę północną, czy na opak. Tak czy siak, przy alei Airi znajdziesz ruszany most. Musisz przez niego Dobra, ciwo. Jest tam jakaś rzeka? Nie, tylko most. Rzeka wyschła jakieś 500 lat temu. Nikt nie wie dlaczego. O. Kiedy przejdziesz przez most, znajdziesz się na zachodnich stokach Merkurii. Tam mieszka Westhouse. To znaczy człowiek na kołach. Oczywiście, że nie. Ale żeby do niego dojść,
musisz przejść przez tę część Merkurii. Kieruj się na południe i uważaj na bydło, bo w tych okolicach te bestie mogą rzucać się na przyrodę.